Bardzo dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. Cieszę się, że mogę wam tego wieczoru, tej nocy towarzyszyć w waszym czuwaniu, w waszej modlitwie. Dużo dobrego słychać w Opolu o tych waszych spotkaniach, o tych waszych czuwaniach. Często przy stole o was rozmawiamy. Przy stole często bywa też z nami ojciec Hubert Szklosz, który kiedyś tutaj jako wikary przed wielu, wielu laty. Jeszcze was pewnie na świecie nie było, gdzieś był u początku tych spotkań właśnie młodzieży w Anuncjacie. Duch Święty mistrzem naszego wnętrza. Tak brzmi temat tego, co chcę powiedzieć. Jako chrześcijanie nosimy w sercu przepiękną wiarę. Wierzymy, ośmielamy się wierzyć, że wnętrze człowieka wypełnione jest przez Ducha Świętego, przez Boga. Że Bóg wypełnia nasze wnętrze, nasze serce. Niezwykle piękna i głęboka treść naszej wiary. Że każdy z nas jest świątynią Jego obecności. Że człowiek nie jest, nie musi być w głębi swej pusty, bezgranicznie pusty, ale że Duch Święty wypełnia go. Ten temat obecności Ducha Świętego jako wewnętrznego mistrza, jako mistrza wnętrza, chciałbym zawężyć dzisiaj do daru otwartości i zaufania. Chciałbym pokazać tę obecność Ducha Świętego jako wielką szkołę otwarcia i zaufania. Tak bym zawężył ten temat. Duch Święty jako mistrz wnętrza, jako nauczyciel otwarcia i zaufania. Bo gdy myślę o Duchu Świętym, o tej osobie w Trójcy Świętej, kojarzy mi się ta osoba właśnie z otwarciem i z zaufaniem. Się Bóg objawił człowiekowi. Człowiek od wielu lat już wierzy, przeczuwa istnienie Boga, że istnieje ktoś taki jak Bóg. Jeszcze przed narodzeniem Chrystusa ludzie przeczuwali, że ktoś taki istnieje. Bóg daleki, nieznany. I Bóg się objawił człowiekowi. Otworzył się przed nim. Coraz bardziej się otwierał. Ponieważ miłość prawdziwa chce się otworzyć. Potem poznajemy prawdziwą miłość, że chce się otworzyć, chce się pokazać, chce się objawić. Prawdziwa miłość się nie zamyka. Gdy Bóg objawił siebie, okazało się, że jest Ojciec i Syn i Duch, który ich łączy, Duch ich wnętrza. Bóg objawiając siebie swoją głębię, zaufał człowiekowi. Pokazał, że mu ufa. Otworzył się przed nim. Owszem, zaprosił człowieka w głąb siebie. Możesz być, możesz żyć moim wewnętrznym życiem. Duch Święty jest wewnętrznym życiem Boga, jest Jego głęboką więzią, miłością, otwarciem, zaufaniem. To, że Duch Święty przebywa w nas, jest znakiem wielkiego zaufania Boga, że w nasze życie wlał Jego obecność. Otworzył się, objawił i obdarował swoją obecnością. Wiele, właściwie wszystkie sceny Ewangelii, wszystkie sceny Biblii mówią o otwartości i o zaufaniu Boga. Pewnie wszystkie sceny, jakie wam w tej chwili przychodzą do głowy, właśnie o tym opowiadają. Kiedy Chrystus podchodzi do Piotra i mówi, pójdź za mną, chciałbym, żebyś był moim uczniem. Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ty chyba mnie nie znasz, ty się chyba pomyliłeś. Gdybyś ty znał, kim ja jestem, jaką ja mam przeszłość, jakie ja grzechy popełniłem. Chłopie drogi, byś sobie poszedł, chyba w ogóle jesteś jakiś nie z tego świata. W ogóle. Do kogo ty, to chyba nie ten adres. A Chrystus mówi, nie, będziesz moim uczniem, ufam Tobie. Nie? Wobec była taka scena z Natanaelem, kiedy Natanael słyszy o Chrystusie i reaguje nieufnie, co może być dobrego z Nazaretu. A Chrystus mówi, to jest dobry człowiek, to jest wierny Izraelita, jest otwarty i ufa. Ufa człowiekowi. Do każdego mówi, do każdego z nas mówi, jesteś wartościowy w moich oczach, jesteś cennym człowiekiem.
Będą z Ciebie ludzie. My sobie myślimy, o Panie, gdybyś Ty mnie znał, co ja wczoraj robiłem albo przedwczoraj. Czy Ty w ogóle jesteś realistą, Panie Boże? A On mówi do każdego z nas, jesteś cenny w moich oczach. Mam dla Ciebie piękną przyszłość, wspaniały plan. Możesz wielkie rzeczy zrobić w swoim życiu. Ja ufam Tobie. Bóg ufa każdemu z nas, ufa Tobie. Czasami sobie nie ufamy, znając swoje życie, nie ufamy innym, a Bóg ufa każdemu z nas. Czy ufasz tej ufności? Czy ufasz temu, że Bóg Tobie ufa? Że Bóg pokłada w Tobie zaufanie, że Bóg przed Tobą się otwiera. Całe swoje wnętrze, całą swoją głębię. Owszem, do tej głębi Cię zaprasza. Można powiedzieć, że Bóg jest naiwny, objawiając się człowiekowi, otwierając się przed człowiekiem, odsłaniając swoje serce. Owszem, można tak powiedzieć. Chrystus odsłonił przed ludźmi swoje wnętrze, swoją miłość, a człowiek w to serce wbił włócznie. Zranił tę otwartość, to zaufanie Boga. Uderzył włócznią w serce Chrystusa. Co zrobił Chrystus? Odpowiedział jeszcze większą miłością. Z Jego przebitego serca wypłynęła woda i wino jako znak wielkiej miłości Boga. Jego wnętrza rozlało się na cały świat. Jego wnętrze wtedy. Człowiek przebił, zranił zaufanie, zranił otwartość Boga. Bóg nie tylko, że się nie zamknął, nie tylko, że nie stracił zaufania. Mówił, o, to wy tacy jesteście, to koniec. To się zamykam, znikam. Zawiodłem się na was. Nie, On odpowiedział jeszcze większą miłością na straszne zranienie. Odpowiedział większą miłością. Jest taki bardzo piękny obraz, bardzo poetycki. Jeżeli czytacie wiersze i piszecie swoje wiersze, to rozumiecie ten obraz, że Kościół narodził się z rany. Kościół narodził się tam, z tego miejsca, gdzie człowiek zranił Chrystusa. Tam się narodził Kościół. To jest nasze miejsce narodzenia. Zranione serce Chrystusa. Otwarte przed człowiekiem. Dlatego też Duch Święty, który przebywa w nas, w naszym wnętrzu, uczy nas otwartości i zaufania. Otwartości, która jest jak otwarte drzwi, kiedy stajesz przede mną, ja staję przed Tobą i otwieramy nasze życie, tak jak otwiera się drzwi i mówię, wejdź w moje życie, zapraszam Cię. Nie zamykam przed Tobą moich drzwi. Możesz wejść. Chętnie z Tobą porozmawiam. Jestem gotów się z Tobą spotkać. Jestem gotów się napić z Tobą herbaty, posłuchać o Twoim życiu. Chętnie Ci opowiem o moim życiu. Otwarcie, jak otwarcie drzwi do ciepłego domu, gdzie jest duży stół, wiele krzeseł, piękny obrus, zapalona świeca na oknie, zapach ciasta, który niedawno ktoś upiekł, zapach dobrej herbaty. To jest otwartość człowieka, jak otwarcie domu. Tak bardzo potrzebna dzisiaj postawa, szczególnie w dzisiejszych czasach, postawa otwartego domu. Kiedy mogę wysłuchać pragnienia drugiego człowieka, ale też kiedy mogę opowiedzieć o swoich pragnieniach. Otwarcie polega na tym też, że ja mówię o tym, co ja w tej chwili czuję, czego pragnę, jakie są moje oczekiwania. Mam ochotę z Tobą porozmawiać. Naprawdę mam ochotę. Mam ochotę napić się z Tobą herbaty. Mam ochotę pójść z Tobą na spacer. Mam ochotę opowiedzieć o moim życiu, o moim bólu, o mojej radości. To jest moje otwarcie. Ja nie ukrywam przed Tobą moich pragnień. Nie udaję człowieka, który jest niezależny, samowystarczalny. Taki zamek warowny, średniowieczny o 10 fosach i bramach i zamkach i drzwiach i sejfach. Nie. Ja potrzebuję Ciebie. Ja umrę bez Ciebie. Potrzebuję relacji z Tobą. Potrzebuję Twojej akceptacji. Potrzebuję Twojego uznania. Potrzebuję rozmowy z Tobą, Twojej czułości. Potrzebuję tego, Twojej więzi. Ja tego potrzebuję. Otwarcie to jest też przyznanie się do swoich pragnień. Nie ukrywanie ich na jakąś lepszą chwilę, bo się można nie doczekać. A czekać i czekać. Kiedyś pewna dziewczyna mi opowiadała, studentka w Opolu, że właściwie ja taka jestem samotna, mnie nie zaprosi. A ja mówię, Kasiu, ale czy kiedyś Ty komuś powiedziałaś o tym, że masz taką ochotę? No nie, niech się domyślą.
Niech się domyśli. I tak siedzi w tym akademiku Bidulka, prawda, Kasia Kasieńka i czeka, aż ktoś się domyśli, że tam za tymi drzwiami, w tym akademiku na 6. piętrze siedzi Kasia i czeka, aż ktoś ją zaprosi do kawiarni. No ja mówię, Kasiu, to do emerytury będziesz czekać. Czas leci szybko. Mogę ci powiedzieć o sobie. Mam ponad 40 lat i szybko przeleciało. Dlaczego ty nie możesz podejść do kogoś i powiedzieć, otworzyć się? Ja mam ochotę pójść z tobą dzisiaj do pożegnania z Afryką, na kawę, do kina, na spacer. Mam ochotę, mam takie pragnienie. To jest otwartość. Otwartość to nie jest tylko oczekiwanie na otwartość drugiego człowieka, ale ja otwieram siebie, ja pokazuję swoje serce, swoje pragnienia. Ja pokazuję, że ja potrzebuję ciebie, żeby żyć. Ja potrzebuję twojej uwagi, twojej czułości. Ja potrzebuję, żebyś mnie pochwalił, pochwaliła. Potrzebuję. Ja wyrażam swoje pragnienie. Pochwal mnie. Pewna żona kiedyś się żaliła, że mąż nigdy jej nie okazuje czułości, że nie rozmawia z nią. A ja pytam, ale czy pani mu to powiedziała? A niech się domyśli. Ma kobieta 50 lat i on się przez 20 lat nie domyślił. A jak mu powiedziała, że tego pragnie, kochanie, czemu mi tego nie powiedziałaś? Bo czekałam, aż się domyślisz. Ale po co się domyślać? Po co taka gra domyślności? Ona się domyśla, że on się nie domyśla, że ona się domyśla. No i po co? Po co ja się mam domyślać, że ty na przykład masz ochotę ze mną porozmawiać, czy nie wiem, coś mi powiedzieć? A czego ty się masz domyślać, że ja mam ochotę porozmawiać z tobą? Ja ci to mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, ja pragnę tego. To jest niezwykle mądre w otwartości. Niedawno, będąc u moich znajomych w Warszawie, znalazłem taki fragment w pewnej książce. Taka książka, jest to była książka z psychologii. Bardzo piękne zdanie. Przepisałem sobie do swojego pamiętnika. Takie zdania, które mi się bardzo podobają i chciałbym je pamiętać na całe życie, wpisuję do swojego pamiętnika. Oto takie słowa. Najbardziej ludzką rzeczą, jakiej się mamy nauczyć w życiu, jest otwarte wyrażanie naszych prawdziwych przekonań i uczuć, naszych pragnień, oczekiwań, a potem ponoszenie konsekwencji. Oto pierwszy warunek miłości. Sprawia on, że jesteśmy bezbronni wobec ludzi, którzy mogą nas wyśmiać, odrzucić. Jednak nasza bezradność, bezbronność to jedyne, co możemy im dać. Bardzo piękne zdanie. Możesz oczywiście powiedzieć, że ja otwierając się, ufając drugiemu człowiekowi, mogę doświadczyć krzywdy, odrzucenia, mogę doświadczyć zlekceważenia. Ktoś mi powie komuś, słuchaj, ja chętnie bym ci odwiedził. A ktoś może mnie wyśmiać, nie, nie, co ty taki jesteś, jakiś taki. Sam się odwiedź. Może tak być. Oczywiście, że tak może być. Oczywiście, że tak może być. Ale moi drodzy, jestem głęboko o tym przekonany, że ryzyko zamknięcia i nieufności jest o wiele większe, nieproporcjonalnie większe niż ryzyko otwarcia i zaufania. To, że ja do kogoś podchodzę i staję przed nim jak otwarte drzwi. Oczywiście, że ja ryzykuję. Jasne, że ryzykuję. Miłość jest jakimś dramatem, jest ryzykiem. Natomiast gdy ja się zamknę, schowam się, pyk. No to ja, to nawet nie jest ryzyko, to jest po prostu śmierć, to jest mój grobowiec. No po prostu, kto mnie tam znajdzie, nie? Kto się domyśli, to jakiś ksiądz Krzysztof czeka. To trzeba mieć, to nie wiem co, w oczach, żeby wyczuć, że tutaj za tą bryłą, za tym murem siedzi jakiś mężczyzna i pragnie ludzkich spotkań, odwiedzin, nie? Oczywiście, to już nawet nie jest ryzyko, to już jest przegrana. Człowiek zamknięty i nieufny, właściwie on już nie ryzykuje. To już nie jest ryzyko, on już przegrał. To zamknięcie jest jego grobowcem, jego trumną. Nic się nie wydarzy w życiu. No, oczywiście, że jest to ryzykiem. Jasne, masz rację, myślę, że jest to ryzykiem. Ale to, że ja ryzykuję, stając przed kimś otwarty, jest też znakiem, że go kocham, że mu ufam. Ufam ci nawet ryzykując poniżenie, zranienie, wyśmianie. Oczywiście, ale to jest też, tak jak pisze ten psycholog w tej książce, jest to mój dar, jest to znak mojego zaufania. Pytanie jest tylko wtedy, co wypłynie z twojego serca, gdy ktoś je skrzywdzi, gdy ktoś je zrani.
co wypłynie. Może właśnie wtedy, kiedy się otwieramy, a ktoś lekceważy nas, odrzuca, wtedy się sprawdza jakość naszej miłości. Co wypłynie z Twojego serca, gdy ktoś go nie przyjmie? Czy wypłynie złość, zemsta, większe zamknięcie, czy tak jak u Chrystusa wypływa większe otwarcie, jeszcze większa miłość? Mówiła mi kiedyś taki student w Opolu, że on ma taką zasadę w życiu, taką jedną zasadę w życiu, taką jedną regułę życia, że na każde zranienie, na każdą krzywdę odpowiada jeszcze większą miłością. Bo tak żyje Chrystus, mówi. Na każdą krzywdę, jaką mi ludzie wyrządzają, na każde zranienie odpowiadam jeszcze większą miłością, nawet nie taką samą, ale większą miłością. To wypływa z mojego serca, gdy ktoś mnie krzywdzi. Oczywiście nie myślcie, że zaufanie czy otwarcie jest jakimś znakiem naiwności. Właśnie człowiek otwarty i człowiek, który ufa, niezwykle dobrze rozpoznaje rzeczywistość, także niebezpieczeństwo. Jeśli to otwarcie, o którym mówimy, to zaufanie jest darem Ducha Świętego, to nie jest to banalne otwarcie, nie jest to banalne zaufanie. Nikt tak dobrze nie widzi rzeczywistości, nie rozpoznaje, kto jest kto. Nie rozpoznaje także niebezpieczeństw, jak ludzie, którzy ufają. To właśnie ludzie zamknięci nie mają fatalny kontakt z rzeczywistością. Ludzie zamknięci powiększają niebezpieczeństwa. Widzi małego robaczka, widzi od razu słonia, powiększa niebezpieczeństwo albo bagatelizuje niebezpieczeństwo. Jakoś to tam będzie, albo nie ma zmysłu realności. Ludzie zamknięci w jakiejś konserwie, za jakimś murem, nie znają rzeczywistości. Nieufni ludzie nie znają rzeczywistości. Popełniają straszne błędy. To właśnie ludzie ufni i otwarci świetnie rozpoznają rzeczywistość. Że ty mi ufasz i otwierasz się, bardzo głęboko mnie poznasz. To człowiek, który się otwiera i ufa, rozpoznaje dobrze. Otrzymuje od Ducha Świętego też dar mądrości i poznania rzeczywistości. Dlatego wie, jakie niebezpieczeństwa może uniknąć, a jakich nie. Nikt nie musi biegnąć oczywiście z kwiatkiem na czołg. Jasne, że tak. Chrystus też mówił, nadeszła moja godzina i wyraźnie unikał niebezpieczeństw. Gdzieś tam bokami szli z uczniami. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Nie chodziło tu o jakieś naiwne narażanie się na ryzyko. Nie. Zaufanie jest mądrą rzeczywistością. Głupie zaufanie jest subtelną formą izolacji od ludzi. Chodzi o mądre zaufanie, które widzi więcej, które rozpoznaje więcej. Jeżeli, nie wiem, ktoś chce cię upić i cię skrzywdzić, nie musisz się godzić. Ufam tobie, ale nie ufam temu, co robisz. Odróżniam, ufam tobie jako człowiekowi, że będziesz dobrym człowiekiem, ale nie ufam temu, co robisz w tej chwili. W temu, co proponujesz. Ludzie, którzy ufają, którzy się otwierają, widzą to bardzo głęboko. Bardzo głęboko to rozpoznają. Zaufanie jest jedną z najlepszych, najgłębszych form rozpoznania rzeczywistości, także ich niebezpieczeństw. Jeżeli się zamkniesz, nie będziesz ufać, wpadniesz w duże tarapaty. Zamknięcie i nieufność przekrzywia rzeczywistość. Daje bardzo naiwny obraz rzeczywistości. Dlatego to jest bardzo piękne w chrześcijaństwie, że naszą pierwszą postawą wobec rzeczywistości nie jest zamknięcie i nieufność, ale otwarcie i zaufanie. To, co pierwsze daje, jak widzę jakąś rzeczywistość, człowieka, którego spotykam, przychodzi ktoś, kogoś nie znam. A kto to taki jest? No, trzeba go sprawdzić, prawda? Nie. Ufam. Pierwszym darem, jaki daję temu człowiekowi, to nie jest nieufność. Ja cię muszę, kolego, sprawdzić, koleżankę. Ja cię nie znam, a my się chyba nie znamy. To ja tak poczekam jeszcze, tak tydzień. Popatrzę na ciebie. Może się coś zmieni. Na razie ci nie ufam. Bo człowiek się nie może sparzyć, prawda? Człowiek się nieraz sparzył w życiu, więc nie ufa. Straszny błąd. Nie? Ta nieufność wstępna niszczy nasze więzi. Nie, ja ci daję na początku tak jakby dobry kredyt, moje zaufanie i otwarcie. Człowiek się dobrze rozwija, świetnie się pokazuje swoje talenty, swoje możliwości, gdy ludzie mu ufają. Jak ty będziesz chciał kiedyś wychować czy wychować swoje dziecko bez zaufania i otwartości? Duch nieufności i zamknięcia niszczy ludzi, niszczy ich rozwój. Jeżeli by wasi rodzice wam nie ufali i kontrolowali was i nieustannie nie ufali i kontrolowali, nie będzie pokoju w domu. Dobrze o tym wiecie. Mądrzy rodzice to tacy, którzy ufają i nie wszystko kontrolują. Ja ufam swojemu synowi, ja ufam swojej córce. I wtedy w tym klimacie mądrego zaufania i otwartości dziecko się dobrze rozwija. Potrafi być samodzielne. Tam, gdzie nie ma zaufania i otwartości, ludzie nie są samodzielni. Raz wyjdzie na ulicę i wpadnie pod samochód.
robi głupot, bo gdzieś mama się zagapi, popatrzy gdzieś w bok i dziecko robi głupoty wtedy. Zaufanie i otwarcie jest podstawą rozwoju człowieka. Pamiętajcie, kiedyś to będziecie wychowywali własne dzieci. Trzeba je ufać. Bo ja ufam mojemu synowi i mojej córce. Ja ufam dzisiaj mojemu przyjacielowi. Ja ufam temu człowiekowi, którego nie znam. Ufam mu. Ufam, że to jest dobry człowiek. Ufam, że nie jest to ktoś, kto będzie krzywdził. I dzięki Twojemu zaufaniu ktoś się może zmienić. Dlaczego on mi tak ufa? Tak głęboko ufa. Tak mądrze ufa. Tak głęboko ufa. Co jest we mnie, że ten człowiek mi ufa? Co jest we mnie? Pamiętam takie ze swojego życia, jeszcze jak ja chodziłem do szkoły, to szkoła podstawowa, to było do 8 klasy, nie było jeszcze do gimnazjów. Pamiętam, byłem w 7 klasie, to było w Kędzierzynie, ja pochodzę z Kędzierzyna, Koźla, tu blisko stąd, Koźle. Więc była taka klasa, najgorsza w szkole, no łobuzy straszne, ja w tej klasie byłem. Byliśmy tacy łobuzi podobno, ja nie pamiętam dokładnie, bo to te straszne rzeczy się działy, że nas rozwiązali, w ogóle rozwiązali klasę, bo nikt tego nie umiał utrzymać po prostu w jakiejś kontroli. No i dyrekcja tej szkoły numer 9 w Kędzierzynie wpada na pomysł, że klasę rozwiązali, żeby się pozbawić kłopotu. No i do różnych klas ósmych wtedy dano nas. Pamiętam, trafiłem do takiej klasy ósmej, w której wychowawczynią była polonistka. Do dzisiaj pamiętam nazwisko i imię tej pani. Pamiętam, jak ta kobieta, jako wystraszonemu chłopcu, który za karę tam trafił do tej ósmej klasy, z fatalnymi stopniami, na granicy nieprzechodzenia z klasy do klasy, jak ona mi zaufała. Zaprosiła mnie do teatru, który prowadziła. Grałem, pamiętam, w baladnie Drzewo, które szumiałem, ponieważ nie mam talentów aktorskich, więc tak szumiałem. Była moja najwybitniejsza rola w tym teatrze. Szumiałem. Ukochałem tę rolę do głębi, rolę drzewa. Ale pamiętam, jak mój tato poszedł na wywiadówkę. Oczywiście już przywykły przez wiele lat mojej edukacji, że otrzyma cały stos jakichś zażaleń i w ogóle uwag negatywnych o mnie. Przychodzi, a ona mówi do niego: panie Józefie, pan ma dobrego syna. Ten człowiek się dobrze zapowiada. Pana syn się dobrze zapowiada. To jest bardzo ciekawy chłopiec. Tato myślał, że wódka morozem wypaliła, no że to niemożliwe. Pierwszy raz takie słowo. Przyszedł do mnie i mówi, to wiesz, ja chyba pomyliłem klasy. Ta pani powiedziała o tobie, ta młoda nauczycielka, wtedy bardzo młodziutka, że ty się dobrze zapowiadasz, że to niemożliwe. Nie? No, to była rewolucja w życiu. Rewolucja. Ja tej kobiecie zawdzięczam życie. Ja ósmą klasę skończyłem z wyróżnieniem i z jakimś paskiem, nie wiem, co tam, nie paskiem na tyłku od ojca, tylko paskiem na świadectwie. Jeden rok zaufania kobiety zmienił moje życie. Do dzisiaj jestem wdzięczny tej kobiecie. To było boskie zaufanie. Ta kobieta była głęboko wierzącą kobietą. Między 7 a 8 klasą miałem same truje i ledwo przechodziłem. W 8 klasie miałem świadectwo z wyróżnieniem. Poszedłem do liceum, potem do seminarium. Tej kobiecie zawdzięczam jej zaufaniu, delikatnemu kobiecemu zaufaniu. Zawdzięczam jej otwartości. Miała podstawy, żeby mi nie ufać. Byłem z klasy, która została rozbita na skutek wulgarnego, patologicznego zachowania. Na granicy konfliktu z policją. Kobieta poprzez zaufanie i otwarcie wydobyła ze mnie bardzo, i nie tylko ze mnie, z wielu innych, którzy tam trafili do jej klasy. Do jej klasy, gdzie była wychowawczynią. Gdy stajemy dzisiaj często jako ludzie otwarci i zaufani przed innymi ludźmi, stajemy dzisiaj często, i dobrze to zauważacie, przed ludźmi, którzy są zamknięci. Jest to wielu psychologów, psychoterapeutów mówi, że w naszej kulturze jest coraz więcej ludzi zamkniętych, nieufnych, że pierwszym słowem, które ktoś daje w spotkaniu, jest jego nieufność i zamknięcie. Są różne formy zamknięcia, chowania się. Na przykład to może być taka zbyt pewna siebie postawa takiego pewniactwa, agresywnego pewniactwa. Taki człowiek, który wszystko wie, nie? Takie spoko, takie wszystko, taki macho, nie? Taki typ pewnego, twardego człowieka. Nie? Jest to jego forma zamknięcia. Gdzieś w głębi kryje się często płaczący chłopiec albo nieśmiała dziewczynka. Niedawno pamiętam taką sytuację, że policja złapała takiego właśnie chłopca w jednym z miast, bardzo agresywnego, takiego pewnego siebie.
który miał bardzo wiele na koncie różnych przestępstw. Pamiętam, poproszono mnie, żeby z nim porozmawiał, z tym wulgarnym, agresywnym chłopcem. Pamiętam, przyszedłem i zobaczyłem dziecko, skulonego chłopca w kącie, płaczącego. I powiedział, niech mi ksiądz pomoże. Oni mnie skrzywdzą. Miałem wrażenie, że siedzi przede mną kilkuletnie dziecko. Chłopak, który jeszcze kilka dni temu był złapany na bardzo okrutnych czynach, pewny siebie, pewny tego, co robi. Gdzieś to się odsłoniło, gdy te mury padły, odsłonił się delikatny, mały chłopiec, płaczący, jak sierota. No, zamknięta właśnie za tym murem pewności siebie. Często ludzie agresywni, spotykacie często ludzi bardzo agresywnych, wulgarnych. Jest też forma zamknięcia ich delikatnego wnętrza. Co się stało, że tak się pozamykali? Nieraz długa historia ukryta jest za tym grubym murem, za którym kryje się jego wrażliwość, jego pragnienie czułości, bliskości, ciepła. Nie? Taki agresywny, zimny chłopak czy dziewczyna. Nieraz ludzie bardzo nieśmiali, też w ten sposób ukrywają swoje życie. Niektórzy niczego nie potrafią, do niczego się nie nadają. Gdzieś w takiej roli, za taką rolą ukrywają swoje życie. Jest mnóstwo możliwości zamknięcia się. Dużo możliwości. Dlaczego ludzie się ukrywają? Dlaczego ta fasada, za którą się ludzie ukrywają? Dlaczego często ludzie eksponują przed nami jakiś mur, jakąś fasadę? Często tak jest, że często gdy spotykamy kogoś, spotykam człowieka, widzę właśnie tę fasadę, widzę to, co jest zewnętrzne, jak fasada domu. Nie? Jest ładna kamienica, odnowiona, ma fasadę, ja tę fasadę widzę. Jest to ładne, jest to tak, jakoś tak zrobione. Nie? To jest to pierwsze, co widzę. Fasada nie zawsze jest prawdziwa. W fasadzie jest czasami dużo kłamstw, iluzji, jakiegoś udawania. To jest ta część fasady człowieka. Jeśli ja ufam mu i otwieram się przed nim, mam ochotę zobaczyć, co jest dalej, co kryje się za tą fasadą, nie zawsze prawdziwą. Co kryje się za tym agresywnym człowiekiem, za tym nieufnym człowiekiem, za tym zawsze uśmiechniętą dziewczyną, która zawsze się cieszy, nie ma żadnych kłopotów. Co tam się kryje za tą fasadą człowieka, któremu wszystko się udaje w życiu, ma same sukcesy, zawsze jest najlepszy na każdej olimpiadzie, na każdym występie. Co się kryje za tą fasadą? Jeśli ufam komuś, jeśli otwieram się, jeśli moje zaufanie sięga głębiej, mogę zobaczyć to, co ukrywa. To, co często ludzie ukrywają za tą fasadą, jest ich grzech i słabość, ich porażki. Gdyby ksiądz wszystko o mnie wiedział, nie rozmawiałby ksiądz ze mną. Kiedyś pytałem taką panią, dlaczego się już od 20 lat nie spowiada? Ponieważ gdybym powiedziała o swoich grzechach, umarłabym. To jest zbyt straszne, żeby to pokazać. Ksiądz by mnie znienawidził. Gdyby ksiądz zobaczył to, co się dzieje za kulisami mojego życia, moje grzechy. Nie? Dlatego często ludzie chowając tę strefę swojego grzechu, swoich upadków, swoich cieni, swoich słabości, tworzą fasadę, którą ubogacają, upiększają. Nie zawsze w sposób prawdziwy. I nie zawsze w sposób uczciwy. Nie? Po to, żeby ukryć swój grzech, żeby ktoś nie zobaczył jego słabości. Bo jak zobaczą, to mnie odrzucą, to mnie zlekceważą, nie będą chcieli ze mną rozmawiać. Dlatego całe życie budują zewnętrzną fasadę. Ukryć. Bo gdyby ktoś zobaczył to, kim naprawdę jestem, gdyby ksiądz wszystko o mnie wiedział, proszę księdza, gdyby ksiądz wszystko o mnie wiedział, nie rozmawiałby ksiądz, nie patrzyłby tak ksiądz na mnie. Nie zna mnie ksiądz. Odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Na czym polega zaufanie? Zaufanie mówi nie. Nie odrzucę cię, nawet jeśli poznam twoje grzechy. Nie akceptuję twojego grzechu. Oczywiście, że nie. Ale nie odmówię ci miłości. Moje otwarcie jest większe niż twój grzech. To jest często, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale często doświadczenie właśnie spowiedzi. Że ktoś przychodzi, objawia swoje grzechy, mówi o swoich grzechach, a w słowach spowiednika nie doświadcza odrzucenia. Jego zaufanie, jego otwarcie jest większe. Granica mojego zaufania i mojej miłości do ciebie nie jest taka jak twój grzech. Twój grzech nie jest granicą mojego zaufania. Dlaczego, jaki jest sens więc ufać człowiekowi, skoro pod tą fasadą jego pięknych zachowań kryje się warstwa grzechu?
ponieważ zaufanie swojej mądrości wyczuwa jeszcze jedną strefę w człowieku. Jeszcze jedną warstwę w człowieku. Jaka to jest warstwa? To jest warstwa, którą nazwałbym dzisiaj, gdy mówimy o Duchu Świętym, warstwą świątyni. Za tą warstwą grzechu jest jeszcze jedna warstwa. Może ja to przedstawię. Takimi chustami, przywiozłem takie chusty, żeby to wytłumaczyć dobrze, o co mi chodzi. Ale to jest coś niezwykle ważne. Zresztą ja jakoś we własnym życiu to na każdym kroku przeżywam. Nie? Że to jest ta pierwsza warstwa. Warstwa ta niebieska. Jako warstwa mojej fasady. To, co pokazuje, nie? Że jest ojciec duchowny, tutaj ksiądz, elegancko, same medale. Tak, tutaj wszystko pobożne, wszystko tu, wszystko jest, modli się, nie? Taki elegancki ksiądz. Nie? Ale myślę sobie tak, ale gdybyście poznali moje grzechy, moje słabości, moje shadows, moje cienie, nie? To, co jest w głębi, nie pokochalibyście, odrzucilibyście mnie. I dlatego, co robię? Coraz bardziej ubogacam tą zewnętrzną fasadę, żeby tylko nie odkrył ktoś drugi moich grzechów. To, co jest w głębi. Jeżeli ja ufam człowiekowi, mówię nie, zdejmij swoją fasadę, pokaż, co masz w głębi. Pokaż, co masz w głębi. Nie? Ktoś zdejmuje swoją fasadę, pokazuje swoją ciemną stronę, swoich grzechów, upadków, słabości. A ja mówię, ja cię nie odrzucę. Ufam ci dalej. Ufam ci. Nie akceptuję twoich grzechów. Jasne, że nie. Ale dlatego, że nie akceptuję twoich grzechów, tak bardzo kocham ciebie. No ale po co jeszcze ufać mi, skoro to się kryje pod fasadą? Często ludzie, którzy są zamknięci, sami nie wiedzą o tym, że kryje się w nich coś jeszcze głębiej. Co się kryje głębiej? Właśnie to, co nazwałem świątynią. To się często dokonuje w spowiedzi. Pan Bóg oczyszcza z grzechów, żeby się odsłoniła najgłębsza warstwa w człowieku. Niepodważalna wartość, jakby drogocenny kamień. Jest taki tekst w liście świętego Piotra, że jesteśmy żywą świątynią zbudowaną z drogocennych kamieni. Ja w głębi jestem drogocenną świątynią. Jeżeli człowiek przesłoni tą warstwę grzechem, swoimi upadkami, jeszcze fasadą, sam może nie wiedzieć o tym, że jest tak cenny. Jest dzisiaj setki ludzi, którzy nie wiedzą o tej najgłębszej warstwie swojej osobowości. Że jest jak drogocenny diament, którego wartość nic nie zniszczy. Ja nie muszę budować teraz barokowej fasady, żeby przekonać was o swojej wartości. Nie muszę. Mogę żyć prosto i ubogo. Ponieważ moje wnętrze jest jak świątynia, jak drogocenny kamień. Ale człowiek, który przesłonił swoje życie grzechem, słabością, może sam o tym zapomnieć. Dzisiaj żyje tysiące ludzi, którzy o tym nie wiedzą. Nie. Pytam młodą kobietę, która ma 28 lat, dlaczego pani nie wychodzi za mąż? Ponieważ, mówi mi, bo gdy mnie mój mąż pozna, gdy spadnie fasada, bo mu fasadę pokazuje, jestem miła, mówię mu czule, prawda, ale on, gdy mnie pozna, tą warstwę, mi odrzuci. Ponieważ ona sama nie wierzy, że istnieje w niej jeszcze coś głębiej. Bo sama nie ma z tym kontaktu. Ponieważ nie było nikogo, kto by ufając jej, pomógł jej odkryć tę warstwę. Ponieważ boję się związku z mężczyzną, ponieważ boję się, że gdy mnie pozna, rozczaruje się mną. Co ja mu właściwie mam do dania? Nie? Co ja mu mam do dania? Dlatego nasze zaufanie, które jest darem Ducha Świętego, nasze otwarcie, pozwala ludziom tutaj dotrzeć. Ja jestem drogocenną perłą, drogocennym kamieniem. I tutaj zaczyna się, moi drodzy, prawdziwe życie. Ja się nie muszę bać, że ktoś to lekceważy, bo to jest moje najgłębsze serce, jak drogocenna świątynia ukryta w głębi mojego serca. Za fasadą, za warstwą grzechu jest drogocenna przestrzeń we mnie, drogocenna świątynia, jak drogocenny kamień. Dlatego jest sens ufać człowiekowi, że ja mówię, ja ufam drugiemu człowiekowi, to ufam, że w głębi jego ja jest właśnie to. Jesteś jak drogocenny kamień. Jeżeli ktoś całe życie ma ten drogocenny kamień wybrudzony, zagnojony różnymi grzechami, upadkami, to sam nie wie, co w nim jest, nie? Bo tylko widzi tę warstwę błota. Taki gnój jestem, proszę księdza, taki gnój. No ale no to pozwól, że ja w tę rękę gnój włożę w ten gnój. Ale ksiądz wariował, ksiądz się będzie gnoił tutaj. No ale, no ale po co ksiądz będzie rękę? Tam nic nie ma. Nie, tam jest drogocenny kamień. Ksiądz chyba zwariował, już 20 lat żyje, nie widziałem żadnego kamienia. Śmierdzi. Nie. Na tym polega zaufanie, że ja się nie boję przejść przez warstwę. Nie dam się oszukać warstwą fasady. Przyjmuję ją, okej, ale nie wzmacniam.
i wkładam ręce w tę warstwę grzechu. Trudną warstwę. I mówię, pozwól, że włożę, zobacz, co jest głębiej, wyczyszczę. Na tym polega spowiedź. Na tym dokładnie polega spowiedź. Spowiedź polega na tym, nie mówimy w sposób bardzo poetycki, katechizmowy, żeby oczyścić człowieka z grzechu. Po co oczyścić? Żeby zobaczył, kim jest. Jak jest cenny. Dlatego twoje zaufanie, moje zaufanie jest też drogą do odkrycia tej głębi w człowieku. Przebicia się poprzez iluzję, poprzez kłamstwa, że ja nic nie jestem wartym człowiekiem. Dlatego zaufanie chrześcijańskie nie jest aktem głupoty czy iluzji. Byłoby tak, gdyby rzeczywiście były tylko te dwie warstwy. To po co rzeczywiście, gdyby nic więcej nie było? Gdyby było tylko tak. Fasada, którą pokazuje ładnie, tu laurki, tu kici-kici, fajnie, fryzurka, tu zęby umyte, fajnie, Coco Jumbo, fajnie, tu ładnie. No tak, to właściwie nie, lepiej za bardzo nie ufać człowiekowi, bo się odsłoni to i się rozczarujemy. Nie? No tak delikatnie z tą ufnością, żeby nie rozbić fasady, nie? Lepiej zbierajmy dyplomy, kici-kici, ładnie tutaj, tak sobie żyjemy, taki bal przebierańców. A ja wygrałem olimpiadę w Cambridge, o brawo, brawo. No. A ja się nauczyłem francuskiego, o brawo. A ja kupiłem nowe buciki, o buciki. Ciągle się eksponuje i rozbudowuje, traci się energię na budowanie fasady. Ale nie daj Boże, ktoś mi tutaj zajrzy, tutaj. O nie daj Boże za tą firaneczkę. A co to? O, a myśmy się spodziewa... No przykro, przykro nam, naprawdę przykro. No niestety, idź stąd. No tak tu śmierdzi, widzisz, że... No przykro nam. No nie, my jesteśmy rozczarowani. Rozczarowałem się tobie, nie? Taka miłość do pierwszego grzechu. Miłość do pierwszego błędu. A potem już koniec, nie? Fasadę każdy potrafi kochać. Najbardziej zaburzony człowiek. Ale przejść przez warstwę grzechu i dalej ufać człowiekowi potrafią tylko ludzie wielcy. Nie? Widzę jego grzech, widzę jego upadek, widzę całą sferę grzechu. Nie? Widzę wszystko. Nie? Tak jak Bóg, który widzi cały mój grzech, to wszystko, co zrobiłem, i on mi dalej ufa. Konfesjonały, które tutaj stoją, są znakiem niepojętego zaufania Boga, że on wierzy, że za tą warstwą grzechu istnieje we mnie warstwa świątyni, warstwa drogocennego kamienia, o którym ja często dzisiaj zapominam. Jest dzisiaj coraz więcej ludzi, którzy nie wiedzą o tej trzeciej warstwie. Są przekonani, że istnieją tylko dwie warstwy. Fasada, o którą muszą dbać, uczciwie albo nieuczciwie, bo chodzi o walka, jest stawka większa niż życie. Każdy chce być zaakceptowany i siedzieć przy stole, żeby tylko ukryć grzech, żeby tylko ukryć swoją słabość. Całą energię się traci, żeby ukryć swoją słabość, swój grzech. Straszne życie. Niech was Bóg broni przed taką iluzją. Żeby energię tracić na ukrywanie swoich słabości, swoich grzechów. Dlatego zaufanie, jeszcze raz powtarzam, zaufanie, nasze zaufanie jako dar Ducha Świętego nie jest aktem naiwności, jest aktem głębokiego poznania człowieka. Nawet wobec bardzo złego człowieka, grzesznego człowieka, ufając mu, odsłania mu prawdę jego własnego ja. Na tym polega sens otwarcia i zaufania. Takie jest jego ostateczne przeznaczenie. Oczywiście, gdybyśmy sami, i tu się zgadzam z wami, gdybyśmy byli sami chcieli być otwarci i ufać jako ludzie, sami z siebie, nie wytrwalibyśmy długo. Świat jest bardzo okrutny, bardzo raniący. Nie wytrwalibyśmy. Szybko byśmy się zniechęcili. Ile można być ranionym, poniżanym, wyśmianym? Nie, dobrze wiecie, jak nie jest łatwo dzisiaj otworzyć swoją delikatność, swoją wrażliwość, swoją całą liryczność, jak nie jest łatwo przeczytać komuś swoje własne wiersze. Jak często ludzie są ranieni, zbyt często. Dlatego nasza ludzka otwartość i zaufanie nie wystarczy. Ale wierzymy, jeżeli moja otwartość i moje zaufanie ukryte jest otwartości i zaufaniu u Boga, to moja otwartość i zaufanie jest silniejsze od śmierci. No nie jest tylko moim zaufaniem i moim otwartością. Jeżeli stajesz przede mną jako osoba otwarta i ufna, jesteś dla mnie ikoną Boga. To Bóg otwiera się przede mną. To Bóg mi ufa. To Bóg wzmacnia i niesie twoją otwartość i twoje zaufanie. Nawet bramy piekielne go nie przemogą. Dobrze to zrozumiał chociażby znany pewnie wam brat Roger Stezen.
cała jego filozofia, jego duchowość, jego mądrość, to była właśnie postawa otwartości i zaufania. Być może byliście kiedyś w Tezei, spotkaliście braci, czy może ktoś z was spotkał brata Rogera. Mi dane było 2 razy go spotkać w życiu. To jest właśnie dla mnie ikona otwartego Boga. Człowiek, który podchodzi pierwszy, bez uprzedzeń, który ufa. I można było w tym zaufaniu i w tej otwartości usłyszeć, zobaczyć, przeczuć otwarcie większe niż tylko otwarcie człowieka. Fascynujące. By się Bóg przed człowiekiem, w tym człowieku otwierał. Jakby się otwierały inne drzwi niż tylko drzwi małego pokoju ubogiego brata, ubogiego człowieka. W sercu naszym ukryj nas, serce Jezusa, uczyń serca nasze według serca Twojego. To Duch Święty, który przebywa w nas, mistrz naszego wnętrza, zachęca nas, wspiera nas, uczy nas mądrej otwartości i mądrego zaufania. Życzę wam z całego serca, tego wieczoru, tej nocy, abyście żyli do końca waszych dni jako ludzie otwarci i ufni. Niech żadne zranienie, żadne wyśmianie, żadna krzywda nie zniszczy waszej wiary w sens otwarcia i zaufania. Tam, gdzie ludzie są nieufni i zamknięci, tam jest kultura śmierci. Tam się kończy życie. Tam cywilizacja umiera. To, co żyje, co naprawdę jest autentyczne, jest zawsze otwarte i zawsze ufne. Tak jak piękny kwiat na wiosnę, który się rozwija, wiedząc, że może być poteptany i zniszczony, ale się rozwija i otwiera i ufa, że ucieszy ludzi swoim otwarciem. Pragnienie otwartości i zaufania jest większe, ponieważ jest pragnieniem życia, jest pragnieniem samego Boga. Życzę wam tej postawy z całego serca. Niech Bóg was zachowa w tę wewnętrzną postawę, pragnienie bycia otwartym i ufnym aż do śmierci, aż poprzez jej próg na całe życie.